Ponieważ z okazji świąt mam dla was prezenty. Napiszcie w tym momencie swój nick w komentarzu i wpłacamy mu 50 tysięcy i patrzymy na reakcję. Dobra, Galajus odpisał. Tak, takiego zwrotu akcji się nie spodziewałem. To nie jest ustawione, jakby co. Halo, witam państwa, jest to oczywiście Oskar. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ster na moim kanale. Jest to odcinek specjalny, jest to odcinek świąteczny. Jak widzicie tutaj choinka w tle. Tutaj jeszcze mam czapkę, która w ogóle jest podarta, ale no jest świąteczna, więc... Nawet jest fajny klipat, no i jest to odcinek świąteczny. I nie bez powodu tak się nazywa, ponieważ mam dzisiaj dla was dosyć ważne informacje. Prezenty przede wszystkim. No i sama tematyka odcinka, jak widzicie zresztą w tytule, jest dosyć taka specyficzna, ponieważ dzisiaj rozdajemy hajs. Po prostu rozdajemy hajs ludziom. Jakby tego hajsu nie rozdaję zbyt dużo, ponieważ planuję rozdać jakieś 500k maksymalnie. Będą to małe wpłaty. Będą to wpłaty po 50 tysięcy dla każdego. Będę sobie wybierał osoby z czatu randomowe. No i cała magia tego odcinka będzie polegała w reakcjach. Zobaczymy, jak będą ludzie reagowali, czy będą ten hajs brali, czy będą wyczuwali bajt. Gram na głównym koncie, czyli na La Pontonie, czyli no koncie, które już część graczy kojarzy, zwłaszcza osób, które jakby tam chodzą na moje streamy i tak dalej, już wiedzą, jaka to jest postać, a więc mogą być trochę niepewne, mogą odmawiać i tak dalej. Moim zdaniem będzie ciekawie, więc zapraszam was serdecznie, ale zanim zaczniemy, ważne informacje dla was, ponieważ z okazji świąt mam dla was prezenty. I nie chcę rozdawać wszystkiego na raz, planuję zrobić taki cykl, jakiś 5 odcinków powiedzmy. Na początku każdego odcinka będę losował osobę, która wygra jakiś przedmiot. Przedmiot oczywiście w tajernie, no bez jaj. Okej, już jestem. Przedmiot w tajernie, który nie będzie jakoś zbyt drogi, bo ja oczywiście mam dosyć małą postać. Natomiast myślę, że nie takim fajnym upominkiem na święta, jako za nic nie robienie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wystarczy napisać komentarz ze swoim nickiem. Czyli pod tym filmem piszecie sobie komentarz ze swoim nickiem, no plus powiedzieć coś od siebie dodać. No i ja w kolejnym filmie losuję sobie jeden z tych komentarzy i tej osobie dam po prostu na pocztę, powiem, że wygrała. No i nagram, jak jej daję ten itemek. I myślę, że to będzie spoko. 5 takich różnych przedmiotów. Jeżeli się pytacie, co można wygrać, to na przykład dzisiaj, bo w kolejnych odcinkach nie wiem, będzie można wygrać ten oto anabolik, który wygraliśmy sobie podczas latania challenge'u z Sebiksowym, którego pozdrawiam. Jest tutaj anabolik, 40% wytrzymałości, jest do zgarnięcia, więc napiszcie w tym momencie swój nick w komentarzu. Jedna uwaga, musicie grać na Tolnorze, ponieważ jest to serwer Tolnor, więc tylko ludzie z Tolnoru mogą wziąć udział. Koda, no ale niestety tak wymaga od nas gra, że muszą być serwery. Tak czy siak, w każdym odcinku będę sobie jeden itemek wybierał i będę wam go rozdawał. Jeżeli mi zabraknie hajsu, to po prostu doładuję z donate'ów, ponieważ płacaliście. Donate'y, pozdrawiam serdecznie donate'ujących. Część po prostu sobie wpłacę na grę i za ten hajs coś tutaj kupię i wam dam. Na pewno będzie raz do wygrania plata, 50 platy, więc opłaca się pisać, myślę. A my przechodzimy do kwintesencji tego odcinka. Naprawdę jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawy, jak ludzie będą reagowali. Czy będą chcieli, czy nie będą chcieli. Będziemy im kazali podejść konwo. Nie będziemy mówić, że mamy na nich hajs, tylko się spytamy, czy podejdą na chwilę konwo. Problem z tym, że jest dosyć późno w nocy i obawiam się, że będzie ciężko znaleźć ludzi. Ale dobra, sprawdźmy sobie tutaj na czat. No i mamy sobie na przykład jakiś taki niski level bym chciał. No dobra, nie mamy zbyt dużego wyboru. Można, o, na tym coś może być. J2, Aspido Sheet 67 J2. Napiszmy do Aspido. Siemanko, podejdziesz na chwilę konwo? Nie będziemy tym ludziom pisali, co od nich chcemy. Jeżeli zdecydują się podejść, no to damy im 50 tysięcy i zobaczymy reakcję. Tylko obawiam się, że nikt nie podejdzie. Nawet nie będzie odpisywał, bo ludzie nie wiedzą, nie chce im się prawdopodobnie. Albo myślą, że chcę po prostu coś wyżebrać od nich. Więc, ile chcesz? Zero. Chcę coś pokazać. Jezu, gości myśli, że jestem żebrakiem. Please. Napiszę please, zobaczymy. Błagam, żeby on nie myślał, że jestem żebrakiem, że mnie nie zablokował, nie? Dobra, gościu nie wie, co robić. No jest zaciekawiony, to widać. Mam nadzieję, że mnie nie oleje. No idę i tak miałem śmieci sprzedać. No i super, no i mamy pierwszą osobę. Bardzo fajnie, trochę się bałem, wam powiem, że nie przyjdzie. W ogóle nagrywam to w nocy. Nagrywam to, jak widzicie, w nocy, jest dosyć późno. Dlatego mówię trochę ciszej, żebym też tutaj nikogo nie obudził. Dobra, no i zobaczymy, jak Aspido zareaguje na 50k. Dobra, kochani, Aspido się pojawił u konwojenta. Wysyłałem mu zapkę i zobaczymy jego reakcję. Pisujemy tutaj 50k. Proszę bardzo, dajemy 50k i klikamy OK. I zobaczymy, co zrobi. Zobaczymy, jak zareaguje, czy będzie w ogóle chciał przyjąć ten hajs, czy nie spodziewa się jakiegoś spamu. O, dobra, przyjął, napiszemy mu wesołych świąt. Dwukropek D, zobaczymy, co odpisze. Nie będę mu mówił, że nagrywam, żeby to nie wyszło tak, wiecie, że chamsko daje reklamę za hajs czy coś. Może kiedyś, jak zapyta, to mu powiem, a jak nie, to po prostu kiedyś może się dowie. Haha, ten co wymyślił. Dzięki. Plus. Dobra, pierwsza osoba ucieszona. I w tym momencie mogę już wam życzyć jeszcze raz wesołych świąt. Przede wszystkim, bo to jest taki cel troszeczkę bardziej, nie wiem, motywacyjny czy coś, nie? Motywacyjny, nie wiem, życzeniowy. Odcinek ma na celu po prostu życzyć wam wesołych świąt, więc bawcie się dobrze, zjedzcie coś. A my lecimy wkręcać ludzi. Wkręcać? Chyba nie wkręcamy. Dawać hajs ludziom dalej.
Spotkamy jeszcze 3-4 osoby, zobaczymy, jak będą reagowali. Zapraszam. Podskoczy ktoś pomóc ubić bandziorów, napisał Bradasz Dev. Napisałem mu tak: siemanko, nie mam zbytnio czasu ci pomóc, ale mógłbyś na chwilę podejść konwo? Opłaci ci się. Napiszemy opłaci ci się, bo on prawdopodobnie robi questy, może być zajęty, więc napiszemy od razu, że mu się opłaci. Zobaczymy, jak Barabasz zareaguje. Słuchajcie, Barabasz chyba nie jest zbyt chętny, żeby mi odpisać, więc... No nie no, Barabasz nie jest zainteresowany. No to polecimy dalej, niestety. Mam nadzieję, że ktoś się tutaj zgłosi. Zobaczmy sobie, jakieś niskie levely. Ja tak mimo wszystko chcę trochę niższym levelom dawać, w nadziei, że ta postać nie ma alta i po prostu te 50k nie się przyda, bo jak 140 poziomowi damy 50k, to chyba nawet się nie ucieszy. No ale dobra, poszukajmy. O, 19 level. Ktoś miły miałby chwilkę. Jezus, pięknie. Siemanko. Nie mam zbytnio czasu, ale mógłbyś podejść konwo? Zobaczysz coś. Napiszemy w ten sposób, żeby troszkę zachęcić, nie mówić, co mamy na myśli. Zobaczymy, co Jawor napisze. Słuchajcie, Jawor chyba też nie jest chętny. No niestety, a nie odpisuje nic. Się pyta, czy ktoś ma chwilkę. No kurde, no szkoda, szkoda. Myślałem, że te osoby będą jakoś pisały, albo pisały mi, żebym, nie wiem, spadał czy coś, to by było zawsze śmieszne. A tak, no po prostu polecimy szukać jeszcze jednej osoby. Słuchajcie, Bartek Preda zaprasza do gildii. Czyli prawdopodobnie żadnego bossa teraz nie robi. No tak, tak wnioskuję. A napiszmy sobie: siemano, podejdziesz na chwilę konwo? Nie mówimy mu, co chcemy. Nie żebramy o hajs. Chcemy mu dać ten hajsik. Dobra, Bartek odpisał, że kończy grę. Już mają mówić, że mi nie odpisuje. To jak skończysz? Dobra, no to Bartek może podejdzie i damy mu 50 tysięcy z okazji świąt. A my polecimy sobie szukać jeszcze jednej osoby. Opłaca się grać w nocy, jak widzicie. Tutaj w nocy... Okej, okay, no i super, Bartek jest chętny, żeby podejść. A my polecimy w tym czasie do jeszcze jednej osoby. No, poszukajmy sobie jakiegoś, może wysokiego levela, żeby nie było, że tutaj daje tylko niskim, nie wiem, na przykład. Tylko ktoś, żeby tak, wiecie, żeby było widać, że jest wolny. O, najlepiej jakby ktoś J2 pisał. Jakiś wysoki level. Emo J2, Halny Grom. Dobra, napiszmy do Halnego Groma. Siemanko, podejdziesz na chwilę konwo? Dobra, kochani, zanim wyślę wiadomość, Jawor skapnął się, kim jestem. Ola bomba. Tak? To bardzo możliwe. Okej, okay, i Barabasz odpisał. Barabasz, czyli ten gościu, który też coś tam chciał. Dobra, konwo. Dobra, to mamy trzy osoby chętne nagle. To nie piszemy do tego MO, bo nagle wszyscy się obudzili. Czyli Jawor podchodzi konwo, Barabasz jeszcze się zastanawia. Okej, okay. To poczekamy. To może być całkiem ciekawe. Okej, okay, słuchajcie, jest Jawor. Wysyłam mu zapkę. 19 poziom i nie ma alta. Super, czyli chyba to jest mały level. I wpłacamy mu 50 tysięcy i patrzymy na reakcję. Zobaczymy, co się stanie. Zaakceptuje, zaakceptował i zobaczymy, czy coś napisze. Jeszcze się chwilę wstrzymam. Dawaj, napisz coś. Nie uciekaj, stary. Dzięki bardzo, właśnie zaczynam grę od nowa. O proszę, wesołych świąt. Dobra, to z okazji, że Jawor mnie kojarzy, to już napiszemy mu, że będzie na odcinku. A my w tym czasie czekamy na pozostałe osoby i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I kolejny uśmiech na twarzy. Dobra, słuchajcie, sytuacja z frontu wygląda tak, że Barabasz chyba się obraził albo nie chce przyjść, więc chyba go odpuszczamy, chyba że się pojawi. Bartek kończy geo i do nas idzie, a my możemy zapytać jeszcze jedną osobę, może tym razem z czatu handlowego, albo tego Maga Ognia zapytajmy, co do niego chciał już napisać. O nie, a nie pisałem, Jezus, nie wiem, kto to był. Jakiś Maga Ognia tutaj był fajny, który J2 pisał. No dobra, nieważne, to mam nadzieję, że nie zauważy nigdy tego filmu, że ominęło go 50k. Napiszmy do kogoś, kto pisze J2. Na przykład Kuration Junior. Siemano, sprawę mam. Podejdziesz kombo na moment? To wygląda jak jawna prośba o pieniądze. Naprawdę, to wygląda jak po prostu żebractwo. No ale mam nadzieję, że... W jakim celu? Zobaczysz. Nie piszemy, nie piszemy. Nie wiadomo, czy on mnie kojarzy w ogóle z YouTube'a. A gdzie dokładnie, bo się jeszcze gubię na łapkach. Aha, dobra. Barabasz w takim razie nie wiedzie, skąd wojen, bo jest małym levelem. A, okej. Okay. A wiesz, gdzie jest kowal? To tam podejdę zaraz. Dajmy mu zapkę. I jestem gotowy mu wpłacić 50 koła. I zobaczymy, co powie. Dziab. Weźmie czy nie weźmie? O, tutaj się waha kolega. Nie wie, co zrobić. Dobra, napiszemy mu. Nie będziemy tutaj... Wesołych świąt. Zaakceptuje czy nie zaakceptuje? Jestem teraz w obozie. Nie wiem, w jakim obozie siedzi. O kurde, czekaj. Kuratnie się boi. Kuratnie coś czuje, to jest scam. Patrzcie, nie chcę zabrać hajsu.
Barabasz robi teraz prolog, czy co on robi, że w obozie siedzi? Aż sobie SS zrobiłem. Luz. Dobra, nie piszemy Kuratinowi. Tak jak mówię, żeby się nie reklamować, bo to nie ma na celu, wiecie, żebyście potem nie mówili, że przypuśćmy daję ludziom hajs po to, żeby oni wbijali na mój kanał. Po prostu zostawimy go, niech się cieszy z prezentu i tyle. A my piszemy do Barabasza. Okej, to idą. Dobra, Barabasz czeka w Alairze. Napiszemy do niego, że idziemy i się tepniemy do Alair i damy mu te 50k, skoro nie wie. Wow, czyli wychodzi na to, że nowi ludzie grają w tę grę, którzy jakby nie kojarzą jeszcze, nawet gdzie jest konwojent. To bardzo fajnie świadczy, myślę, bo myślałem, że starzy wyjadacze tego zostaje w TR, nie? Zapytamy się, święty Mikołaj się szuka, panie Barabaszu. Zajmujesz dużo czasu antenowego, ale myślę, że będzie warto. Okej, słuchajcie, napisał przy wieży w obozie. Dobra, chwila, jeżeli rozumiem dobrze, to nie chodzi o tą wieżę, tylko chodzi o wieżę przy Petrze, bo on robi questy. Ok, idę. No bo on tam po prostu sobie questiki robi i dla niego to jest ta wieża podstawowa. Czyli ta jakby morska latarnia, tak? Więc podejdziemy. Gorzej, że Bartek Preda zaraz będzie w komend, musimy się spieszyć. I słuchajcie, to chyba będzie na tyle. No może jeszcze jedną osobę później znajdziemy. Fuck, wilki. Może jeszcze jedną osobę zaczepimy. Jezus, boję się, że Bartek Preda nie podszedł do komba, mnie tam nie będzie. Będzie przypał trochę. Najwyżej się logna na Rycka i z Rycka mu dam te 50k. Bartkowi, zobaczymy jak zareaguje. Jest Barabasz, dobra. Wchodzimy do Barabasza i dajemy mu 50 tysięcy. Zobaczymy co powie. U góry ekranu? Nie wiem czy to, że powiedziałem. Chyba Barabasz nie wie co kliknąć. To jest nowy gracz, ewidentnie. Dobra. Raz, dwa, trzy. Dziap. Dobra, i zobaczymy co napisze. Ja już uciekam stąd, biegnę szybko do konwojenta. Do Bartka. Ej, fajnie mi się to nagrywa, powiem szczerze, nie wiem jak mu się to ogląda. Może macie cringe oglądając to, albo nudę. Ale mi się to bardzo fajnie nagrywa, jestem ciekawy naszej reakcji. To jest super nagrywania i rozdawanie hajsa. Ale to jest jednorazowy strzał, potem będą się ludzie tego ogarniali, co robię. Okej, okay, Barabasz napisał dzięki, po prostu. Wesołych świąt w takim razie, napiszemy jeszcze. Wesołych świąt. A my wchodzimy do konwo i dajemy Bartkowi 50k. Proszę bardzo. Daję mu ofertę. Bartek nie ma pojęcia w ogóle o co chodzi. 50k. Zaakceptuje czy nie zaakceptuje? Wzajemnie, a dziękuję. O, i napiszemy Bartkowi. Dobra kochani, i zrobimy sobie jeszcze jedną osobę na koniec. Przypominam o konkursie. Napiszcie swój nick i serwer. No znaczy serwer nie, bo Tolnor tylko. Dobra, to po prostu swój nick w komentarzu. To ty Oskar. O, poznał mnie. A no ja. Swój nick w komentarzu. Ja wybiorę jedną osobę w przyszłym odcinku na początku i tak co tydzień będę wam coś rozdawał. Myślę, że jest całkiem fajne. Tak na święta. W tajernie. Coś wam dać, jakieś upominki. Za to, że w ogóle oglądacie. W sensie, wiecie co, ja wam powiem tak. Tak teraz szczerze mówiąc, że ja nawet nie czuję tego, żebym coś tracił przez to, bo w donate'ach mi się zwróciło, bo dużo wpłacacie na streamach, więc po prostu to jest takie, jakby wiecie, wzajemna wymiana pieniądza, nie? Więc myślę, że to jest taki fajny patent tak na święta, żeby coś dostać. Ja widz. O, siemanko. Dobra, pozdrawiamy Bartka i jedziemy szukać ostatnią osobę. Bartek Preda chyba nie rozumie, co się dzieje. Dał mi ofertę wymiany. Już więcej nie mam, stary, budżet się skończył. 200k, nie no, nie dawa donate'a, będzie, że tego, że zabrałem hajs. Nie, nie przyjmę tego teraz. Ej, to by było straszne, czekajcie, jakbym teraz to przyjął. To by było, że gościu mi dał hajs, który rozdałem ludziom, to by było straszne. Napiszę mu, żeby sobie zachował. Zachowaj sobie, dziękuję za próbę donate'a, ale może później, stary, może na jakimś streamie to wezmę, bo... No, to byłoby dosyć niezręczne, gdybym teraz ten hajs przyjął. Dobra, ominmy Bartka i dajmy szukać ostatniej osoby. Znaczy, ja generalnie widzę Galajusa tutaj. Kusi mnie, żeby napisać do Galajusa, słuchajcie. Ej, bez kitu, myślę co zrobić. W sensie, mógłby to zrobić, ale boję się, że on pomyśli, że nie chce się wybić na jego plecach teraz czy coś. Dobra, słuchajcie, mam pomysł. Zaprosimy Galajusa, ale nie na moim koncie. Dam jakieś konto, którego by się nie spodziewał. Niech to będzie na przykład... Aha, tylko muszę sobie hajs płacić. Dobra, to chwila, lognę się na Rydza. Płacimy 50k do depozytu. I logniemy się na konto, na którym Gal mnie nie rozpozna, bo on wiem, że on kojarzy mój kanał generalnie i prawdopodobnie by czuł baita, a tak po prostu lognę się na jakąś postać, której może nie ogarniać, nie znać, na przykład na... Kurde, mam takie same postacie, które jakby do mnie nawiązują. Wydaje mi się, że Oskar jest taki bardzo... Znaczy niby jest Oskar w nazwie, nie? Jest Oskar w nazwie, ale chyba tak się nie idzie skapnąć, że to może być jakiś YouTuber na fake koncie, bo który YouTuber by sobie robił fake konto z jego własnym nickiem. Dobra, i musimy podejść kombo w tym momencie. Dobra, słuchajcie, Oskarmen. Oskarmen jest bliżej depozytu. Weźmiemy sobie hajs depo, te 50k i napiszemy do Galajusa. Ja jestem ciekawy, co się stanie. Prawdopodobnie Galajus powie po prostu, że nie podejdzie i tyle. No ale zobaczymy, może być ciekawie.
Jakby co, to też jest Barbarzyńca, ta postać, która była moją pierwszą wersją Barbarzyńcy. Mogę wam w ogóle pokazać w tym momencie jeszcze. Dlaczego robiłem reset? W sensie robiłem nową postać. Tak, grałem na Barbarzyńcy kiedyś i jeszcze miałem tutaj jakieś... O, 11 w ogóle w mocy, 11 wiedzy, what the fuck. Dobra, Galajus, szybko. Piszemy, zobaczymy co napisze. Siemanko, podejdziesz na chwilę kombo. Nie piszemy opłaci dzisiaj, bo on może pomyśleć, że to jest donate. Nie piszemy, że mu się opłaci. Zobaczmy po prostu jak zareaguje. Hio. Dobra, Galajus odpisał. Szczerze mówiąc jest dobrze, myślałem, że nie odpisze w ogóle. Dobra, Gala pewnie myśli, że to jest donate, po prostu. Tak mi się wydaje. No i w sumie tak będzie. Będzie po prostu donatecik. 20 kamieni tesera na tej postaci? Z eventu dziadowego? Oż w mordę, ja nie widziałem. Ale sztosik, ale będzie hajsu. Przecież to jest 2kk. Tak, sorry, że tak odbiegłem od tematu, ale wow. Nie wiedziałem, że to kamień jest schowany, ale zajebiście. Wow, mega, dobra, super. Ej, a czy nie będę mógł teraz czasami wymiany robić, jak ja nie mam... Jak ja mam full eku. Chwila. Halo policji, jakby to Galajus powiedział. Odłożę jeden kamień w razie W. Żeby się nie okazało, że nie mogę teraz wymiany tutaj prowadzić. Mam pełny ekwipunek. Nie wiem dokładnie jak to działa. Szybko, konwo. O, przed Galajusem muszę być. Słuchajcie, jest Galajus. Jest Galajus u konwojenta. Wysłałem mu wymianę i daję mu 50 tysięcy złota. Zobaczmy co napisze. Ciach, proszę bardzo. Przyjmie czy nie przyjmie? Piszemy już. Wesołych świąt. Halo, Gal, przyjmuj. Zostaw sobie. Nie, mi niepotrzebne. Chyba niepotrzebne razem? Kurde, ale chyba popełniłem fejla. Dobra, nieważne. Głupi słownik polski. Lepszy będzie prezent dla ciebie. Stary, ja mam... Ja też jestem youtuberem, mordo, spokojnie. Nie, Galajus, nie dawaj mi donate'a. Jezus Maria. On na bohatera wychodzi. Nie, podziękuję. Dobra, słuchajcie, ja wychodzę z serwera, w sensie... Nie, nie, dobra, nie wyjdę z serwera, po prostu wyjdę z tego. Jezus, nie! Znaczy, w sumie dobrze, nie? Galajus fajnie wyszedł teraz. Nie no, nie przyjmę od niego hajs, nie ma opcji. O, ale zrobił, ale ugrał to. Ale to ugrał po mistrzowsku. Kurde, dobry youtuber. Dobra, kochani. Będziemy kończyli. Tak, takiego zwrotu akcji się nie spodziewałem. To nie jest ustawione, jakby co? To nie jest kompletnie ustawione. Zawsze gdy się mówi, że to nie jest ustawione, to brzmi jeszcze bardziej realistycznie. W sensie, to nie pisałem do Gala wcześniej, więc to trochę... Wow, nie spodziewałem się, serio. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Zostawcie kciuka, jak wam się podobało. Napiszcie jeszcze raz z nich w komentarzach. Pozdrawiam Galajusa, jeżeli to widzi w tym momencie. To może być całkiem ciekawe. Myślę, że jestem pambikiem. 37 level z kontem premium złotym i takim EQ od Kowala. To w sumie dosyć realistycznie wyglądało. A ja się z wami żegnam. Siema, siema. Cześć!